rozmawiam z panem Mieczysławem Kornankiem. Bardzo bym prosiła, żeby pan opowiedział swoje najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Dla czasów mego dzieciństwa Gorlice wyglądały, a szczególnie Zawodzie, inaczej niż teraz. Jeśli chodzi o Zawodzie, to ukształtowanie terenu było całkiem inne. A mianowicie tu, gdzie w tej chwili stoi stacja benzynowa i te obiekty, prawda, handlowe, teren był niższy, znajdowała się tam targowica miejska. Obok targowicy... Ale momencik, no, bo chciałabym dokładniej umiejscowić, która stacja, bo na Zawodziu są dwie. Nie, ta na Sienkiewicza, ta na... Czyli na krzyżówce. Tam było o wiele niżej, tam odbywały się targi na różne zwierzęta, próby koni i tak dalej. Po prawej stronie znajdowały się księże pola. Tam była łąka księża, na której wypasane były krowy. Te krowy wędrowały przez miasto codziennie rano, prowadziła je jedna taka starsza krowa. Przez miasto? Tak, przez miasto. No to znaczy nie miasto, tylko tu jak no, gdzie jest pod kością, tak. No. Za ropy, tam gdzie były powiedzmy te stajnie plebańskie. Prowadziła je starsza krowa, było tych krów ze 40. Były wypasane na tych łąkach. Ale co pan mówi, prowadziła je starsza krowa, czyli nie człowiek, tylko krowa je prowadziła? Tak. No jedna, coś takiego, no. Wśród tego stada była jedna krowa budziąca, która na rogach miała przyczepioną taką drewnianą tablicę, żeby nie widziała, co się dzieje, prawda? I że naturalnie te krowy wieczorem wracały z powrotem. Jeśli chodzi o łąki plebańskie, jakbyśmy to nazywali, to był nasz dawny stadion, boisko, gdzie żeśmy grali w piłkę nożną. Między innymi Tadziu Kalisz stał na bramce, w ataku był Ryszard Sowiński, późniejszy słynny bramkarz, który grał w reprezentacji Polski. No, i jeszcze raz nazwisko? Sowiński. Ryszard Sowiński. Ojciec pracował w fabryce. Oni mieszkali, proszę panią, w tym budynku przed samym mostem. Dziś tam pan Hocoś mieszkał. No i wracając do opowieści. Wracam do opowieści. Tak? No, kto tam jeszcze grał? A czy to była jakaś drużyna Gorlic? Nie, to było kopanie. Podwórkowa. Tak. No proszę pani, co oprócz tego, tej gry, że tak powiem, w piłkę, też żeśmy grali w Palanta, graliśmy w Cembergaje, prawda? Zna pani tą grę? No. Proszę pani, co jeszcze? W Noże? No. Też? Tak. W Noże to była specjalna sztuka cyrkowa, proszę pani. Rzucało się nożem przez nos, nie przez nos, prawda, i tak dalej. No. A jak wypadki były? Były wypadki. Brat między innymi sobie nogę rozciął, jak żeśmy grali na podwórzu. No. Co więcej, proszę pani, obok tej łąki ale była... Panią, przecież się jeździło, Sękówka to była dość głęboka, tak. Brat na łódce jeździł, tak, zrobił taką tą. Przecież się tam pływało, tak. A nie tak jak dzisiaj, to się ledwie sączy ta woda. Czyli była bardzo głęboka. Tak. Głęboka, no. Była miedza prowadząca prosto na drewnianą kładkę do parku. W parku były szklarnie i oprócz tego rosły drzewa, między innymi jedno takie drzewo było z takimi troszkę kwaskowatymi jabłkami, które nam strasznie odpowiadały. No, to żeśmy na te jabłka chodzili. No cóż więcej. Po lewej stronie był dom państwa danieckich. Po lewej stronie czego? Po lewej stronie tej miedzy, która prowadziła do parku. Tak. Obok targowicy była rzeźnia miejska.
była to rzeźnia jedna, że tak powiem, z najnowocześniejszych rzeźni. Ze ścisłym rozdziałem na funkcje, a mianowicie były tam obory, chlewnie, no, hale ubojowe, hala ubojowa dla bydła, hala ubojowa dla świń i hala ubojowa dla cieląt, która najczęściej była użytkowana przez Żydów do uboju koszernego. No, co jeszcze więcej, proszę pani, mogę pani powiedzieć. Miejskim lekarzem był dr Aleksander Świrat. Ja dzięki niemu, że tak powiem, potem podjąłem się studiowania weterynarii, bo się mi tak podobało to, jak rzeźnicy szanowali doktora Świrada i jak on to wspaniale w tej rzeźni funkcjonował. Przedtem było inaczej jak teraz, bo teraz poszczególne zakłady mają swoje ubójnie, no i ta kontrola jest, powiedzmy, mniej ścisła. Natomiast tam była bardzo ścisła kontrola, mianowicie wszystkie zwierzęta, które szły na ubój, były przez doktora badane i wprowadzane do pomieszczeń w celu wypoczęcia. Po wypoczęciu dopiero doktor wyznaczał kolejność, że tak powiem, uboju, no i były bite. W rzeźni tej dla koszernej były bite oprócz, powiedzmy, cieląt, owiec, gęsi również. No, był to dosyć skomplikowany rytuał. Ten, powiedzmy, nadzorca koszerny kontrolował ściśle te sprawy ubojowe. No, to coż mogę więcej jeszcze powiedzieć. Czyli to było osobne dla nich pomieszczenie, tak? Tak, tak, tak. Tak. Rzeźnia cieląt. Czasami były bite i przez masaże. Ojciec też tam czasami bił cielęta. Ale głównie użytkowali to Żydzi. Chcę powiedzieć, że między tymi na przykład rzeźnikami. O których latach mniej więcej pan opowiada? Proszę pani, to było w czasie okupacji, czy przed wojną. Przed wojną. No ja to pamiętam tak jak za mgłą, bo mnie ojciec brał do rzeźni, no to obserwowałem to wszystko. A co ojciec robił w rzeźni? Ojciec był rzeźnikiem i masażem. Nie rzeźnikiem, to ojciec był masażem, bo rzeźnik a masaż to jest różnica. Masaż wyrabia, a rzeźnik bije. Rzeźnicy pracowali w rzeźni, a masaż miał masarnię, ojciec miał masarnię w domu i przywoził sobie połówki, pół krowy, pół świni i proszę pani, wyrabiał wyroby. Wyroby później przychodzili do niego. Ja pamiętam, jak no to po wojnie już Orczyk przychodził, bo miał restaurację, no to wędził ojciec tam szynki, kiełbasy, no to czekał, brał do koszyka, no i szedł. Ojciec jak przyszła niedziela, to znowu kolegę, jak zaprosił, no to do restauracji do Orczyka, to taka wymiana dawał była. Dawał mu zarobić. To samo Domek, prawda? Przychodził, przecież bułki przywoził. A słyszałam, że na zawodzie, tam gdzie teraz jest kościół, na Ariańskiej, tam było jakieś gospodarstwo żydowskie, tak, wielkie. Tam miał pan... Neumann. Nie. Kania, Morgenstern. Morgenstern. A on się przechrzcił i nazywał się Kania później. Kania. Ale tam było też trzech braci, oni się tak zajmowali wydobywaniem ropy. Ten Kania był w Ameryce, ja mam nawet kartkę, jak przysłał nam, jak był w Ameryce, pojawił się tych braci. Ci bracia, oni się chyba w czasie wojny dostali tam do Ameryki. Tak, to mieli bardzo duże gospodarstwo, jak ona opowiadała, że ileś tam hektarów, maszyny. I ten, a on miał tu, to co pozostało, to tu, bo tam byli Żydzi, miał część Neumann, a część mieli Morgenstern. Neumann, no to miał ten, co jest dom taki żółty, co się idzie w stronę szpitala, taki duży, no to chyba przejęło państwo, to Neumanna. Aha. I on tam pole miał, gdzie szkoła stoi teraz, to było Neumanna. A Kania miał tu bliżej i szedł do samego szpitala. On prowadził gospodarstwo, miał krowy. Ten Kania, przecież mama brała mleko od niego. Tak, tak. Już po A wyście mieszkali na zawodzie? Na zawodzie, no tak.
No to było blisko, to się mleko właśnie od niego brało. Czyli to jest dzieciństwo, czy jeszcze coś z dzieciństwa, czy już to, zbliżamy się do wybuchu nie, wojny? Nie, no to o tej ropie. O ropie. Więc ropa wyglądała całkiem inaczej niż teraz. Przede wszystkim była bogato obrośnięta wikliną. Na ropie znajdowały się różne buniory, takie jak myśmy to nazywali, w którym myśmy się kąpali, prawda. Jeden taki bunior był tam pod Najbarem, na Sękówce, drugi był na ropie niedaleko cerkwi prawosławnej. Tak, to ja też tam chodziłam jeszcze. Oprócz tego jeden był pod samą rzeźnią, ale tam żeśmy się niechętnie kąpali, ponieważ wypływały z rzeźni flaki. Było masę ryb, odpady, prawda? No, odpady poubojowe. No. No co jeszcze więcej pani powiedzieć? Jeśli chodzi o nasz dom, to z naszego domu można było prosto zawędrować na nartach. Żeśmy przypinali pod domem narty i prosto żeśmy wędrowali pod lodownię, żeby tam zjeżdżać. Nic tam nie było, prawda? No. Pusto. A to w ogóle zawody. Później za okupacji były wybudowane baraki, magazyny wojskowe. No. Wybucha wojna. Jak wybuchła wojna, to pamiętam, byliśmy bardzo wystraszeni i z mamą i z ciocią żeśmy powędrowali do Kobylanki. Tam żeśmy przenocowali u rodziny ojca. Gdy wróciłem, to już... Dlaczego akurat bezpieczniej miało być w Kobylance niż w Gorlicach? Nie wie pan. Nie wiem dlaczego. W każdym razie Gorlice miały się bronić przed Niemcami. No i Niemcy mieli do Gorlic przybyć, bo Gorlice były atrakcyjne chociażby ze względu przemysł. Na zakłady pracy, przemysł, prawda. Jesteśmy w Kobylance. W tej chwili uciekł pan z domu, uciekliście do Kobylanki. Tam żeście przenocowali. Co przenocowali dalej? I wróciliśmy. Aha. No to już względnie, prawda, życie wróciło do normy. Zresztą mam takie zdjęcie, wkroczenie Niemców maszerujących to przed naszym domem. Ma zdjęcie, bo tak było. Tak, ma pani to zdjęcie, tak, no. Proszę pani, no mama już stała w sklepie, bo towar był przygotowany, więc Niemcy podchodzili, kupowali, prawda, mieli skądś swoje pieniądze. Czyli nie rabowali, tylko kupowali. Nie, kupowali. Niemcy nie rabowali. Kupowali. No, no i tyle, no. Natomiast Ruscy, jak przyszli, to... No to Ruscy to jest... Ale Ruscy to wyzwolenie. Ruscy nas całkiem wyzwolili. Tato nam opowiadał, że wszystko z domu wynieśli, ale potrafił, bo były sztuczce, nie? W stole. To stół obrócił tą szufladą do ściany. Także wszystko wzięli i tego nie wzięli, tylko to zostało. Coś podobnego. No. Wszystko wzięli? Wszystko. Co ty? Bo proszę pani, było tak. Tam na tej targowicy Niemcy postawili działa przeciwlotnicze. Przyjechał rosyjski kukurużnik, leciał i sfotografował. Więc już w mieście krążyły pogłosy, że na pewno będzie bombardowanie, bo jak był samolot zwiadowczy, to bombardowanie będzie. I rzeczywiście koło południa przyleciały bombowce i zbombardowały to miejsce, gdzie stały te właśnie działa. Zbombardowali nawet ten tak zwany Sumiędzuch, jak to przedtem mówiono, przejście między domami Nowaków a Tomasików, gdzie stał samochód pancerny. I między innymi podmuch, znaczy zabiło mieszkańca z Ropicy Stabacha, leżał nagi, potem podmuch bomby rozebrał go dosłownie do naga. Ja to widziałem, to oczy dziecka, to pani wie, to byłem zaciekawiony. To Mariana Stabacha, który pracował w fabryce ojciec. Brat w tym czasie był w poduszce i ja go trzymałem, prawda, na kolanach podczas tego największego bombardowania.
A byliśmy wtedy w sklepie, bo poszliśmy patrzeć, zatrzymaliśmy się wszyscy w piwnicy u Tomasików, bo mówiono w ten sposób, że budynek Tomasików ma dwa stropy, to jakby bomby leciały, to będzie ciężko przebić, powiedzmy, szczególnie te piwnice, które były betonowe. No i żeśmy tam, prawda, brata, tak jak mówię, poszliśmy sobie do tego sklepu patrzeć, prawda, co się dzieje, i w tym czasie było to największe bombardowanie. Więc był tam Niemiec. Wyście byli z mamą? Mama poszła szukać ojca, ponieważ mówiono, że nie ma w domu szyb, bo ten podmuch wszystkie szyby powybijał, i mama poszła patrzeć, co ojciec zrobi. No ojciec w tym czasie szukał jakichś desek, żeby to okno jakoś pozabijać, zabezpieczyć. No i ja byłem sam z bratem w tym czasie i z tym Niemcem. Ten Niemiec się chował pod ladę, no to ja się też schowałem pod ladę, prawda? No, a za to nic nie dałam, bo wiadomo, że to takie są wspomnienia. Dalsze wspomnienia, to pamiętam, jak pada w białym kombinezonie człowiek i pyta się, Germańców nie? Germańców nie? No, już był Rosjanin. Pamięta pan to? Pamiętam, tak. Czyli Rosjanie się zachowywali fatalnie? Tak. A jak wyglądało wojsko? Czy to było wojsko takie wojskowe, czy też taka zgraja? To wojskowe, no te karabiny mieli różne, proszę pani, zresztą ja jako dziecko to trudno mi było ocenić, no. Ale nie no, to znaczy wie pani, no. Oni byli biedni, no zgodnie, przede wszystkim piwnicę całą obrabowali, prawda, konfitury w ubikacji potrafili jeść, prawda, bo widocznie, żeby sobie wzajemnie nie wyrywali, no to cukier zjedli, wzięli wszystko, no. Czyli musiał być straszny głód w tym wojsku. Tak. Potem nocowali w naszym domu, no to ich... najpierw nocowali Niemcy. Więc tak jak dziś pamiętam, był taki tral z żołż... No to na kwaterze byli. Na kwaterze, który był księgowym. Był Max Koalt, który był magazynierem w tych wojskowych magazynach, i Willy Kessing, który był gdzieś ordynansem u jakiegoś oficera. To pamiętam jak dziś. I ten Niemcy byli bardzo miło ustosunkowani do nas, jako do właścicieli domu. Między innymi Andrzej zaczynał chodzić, to ten Trals mu przynosił leguminy różne, bo tam się żywili, prawda? I wołał na Andrzeja, Andrzej kom, prawda? Andrzej leciał, tak, no bo mu to smakowało, prawda? A on mówił, że ma takiego samego syna w Berlinie, no. Także miło. Tak, wie pan co, tego typu opowieści bardzo często się pojawiają w wspomnieniach ludzi. Tak. No bo głównie się wspomina tych złych Niemców, ale byli też tacy... Nie, na miejscu. To człowiek taki młody, to wiele się wiem, pamięta, więcej z opowiadań rodziców to się wie. Tak, mama opowiadała. Ale żaden się z tych Niemców zostawili adresy, żaden się nie odezwał, czyli najprawdopodobniej wszyscy zginęli. I był jeszcze kapitan albo pułkownik, w każdym razie jakiś wyższy oficer, zawszony całkiem, no. Jak oni odeszli i spał u nas, i mama mówi, że się mu kazała rozebrać całkiem, prała to wszystko, odstawiła go, był strasznie też wdzięczny, no i na Hitlera nadawał, że coś strasznego. Też poszedł i nie odezwał się w ogóle już. Czyli poginęli. O pana życiu zawodowym i pracy to porozmawiamy innym razem. Proszę bardzo. Tak mi wpadło do głowy, czy może opowiedziałby pan jeszcze o swojej pasji, czyli tak mi się wydaje, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej. Tak. To mocno w panu tkwi. Jak, czy pamięta pan, jak to się zaczęło, skąd to się wzięło? Jak to się zaczęło?
Więc rodzina moich rodziców, znaczy moi rodzice przyjaźnili się z państwem Motykami. Chociażby dlatego, że profesor Motyka miał uprawnienia rzeźniczo-masarskie. Między innymi ojciec go egzaminował. Coś takiego. Tak, no. I często przychodził, dyskutowali na te tematy. To naturalnie, jak byłem starszy, to profesor Motyka zaczął mnie namawiać, żebym wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Jak wstąpiłem do Stronnictwa Demokratycznego, to poznałem profesora Motykę, Zabielowskiego, Gabriela, prawda? No i czułem się bardzo dobrze, ponieważ dużo ciekawych rzeczy, szczególnie profesor Gabriel dużo ciekawych rzeczy opowiadał. No i jak się od tego zaczęło, to profesor mnie potem wrobił w przewodnictwo Stronnictwa Demokratycznego. Zostałem jego wiceprzewodniczącym, potem on chorował, ja go zastępowałem i wreszcie zostałem przewodniczącym. I od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło? Od tego się zaczęło, tak. A znów profesor Gabriel działał w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Gorlickiej. No i to wszystko się z sobą łączyło. No i taka się moja przygoda, że tak powiem, ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gorlickiej zaczęła. Kiedy to było? Kiedy to było? No, proszę pani, to było w 66 roku. No już byłem po studiach, proszę pani, to był gdzieś powiedzmy 58 rok. Bo studia w tym czasie skończyłem. To kawał czasu. Tak, tak. Ja pamiętam 66 rok, to jak ten profesor Gabriel zrobił taką wycieczkę samochodami, pojechaliśmy do Iwli, tam na tą górę. A to ze Stronnictwa Demokratycznego? Nie, to było wtedy już stowarzyszenie. Tak? No nawet takie zdjęcie gdzieś tam. Samochodami swoimi i całe stowarzyszenie takie. To było chyba... Rydarowski, Trojanowicz, Adamowski, Czarnota. Byśmy Czarnotą nie. Zaczął pan od członka takiego zwykłego w tym stowarzyszeniu, prawda? Tak, naturalnie, tak. Ale skończył pan nie nad zwykłym członkostwie, prawda? Tak. Czyli? Czyli zostałem przewodniczącym. Zresztą profesor Motyka zaczął chorować, bo on miał raka pęcherza moczowego. Myśmy go odwiedzali nawet w Krakowie na Kopernika. No i potem mi zaczął trochę, powiedzmy, przekazywać to wszystko. Bardzo dużo materiałów miała pani profesor Motykowa, ale powiedzmy, ona była związana z tą rodziną Szeferów. To Szeferowie to byli Volksdeutsche. No i te materiały zginęły wszystkie. Zaginęły? Tak, tak. To samo pani Urszula Hermachowa. No to jej materiały też zginęły, bo ta jej krewna Kowalska, no gdzieś to wszystko popaliła, poniszczyła. No. To tylko brat nie daje nic spalić. Nie tylko. Nie. A, proszę pani, na strychu gazet, mówię pani, ja już chciałem to troszkę porządek zrobić. Nie, nie, bo to jest... Może się przydać. Tak. Na strych ciężko wyjść, bo bym poszedł tam, sam porobił, ale... A ja bym poszła z panem chętnie. Tak, ja tam się proszę kurzy, bardzo. Proszę pani, deski, pani co tam jest, proszę pani, to by trzeba było, to by było wszystko. Ja to kiedy... Ten, a co chciałem mówić? A dużo wie pan Kosiba z tego. Który? To Usiek? Chyba krewny Usiek? Panie. Usiek? Usiek. Nie no. Tylko, że on teraz po tym wylewie. Nie opowie. Nie, trudno mu jest, bo już takich starszych ludzi to już mało jest. Mało jest, tak, ale znajduje. Pewne nieścisłości w jego wypowiedziach ja znajduję, no ale... Ale wie pan co, ja myślę, że to wynika z tego, że nawet patrząc na to samo wydarzenie, stoi gromadka ludzi, to niektórzy widzą zupełnie inaczej, coś innego. No. Poza tym wiek nas trochę różni, no tak. Jest troszkę starszy ode mnie. Został pan, zaczął pan przewodzić stowarzyszeniu, tak, tak. Kiedy pan zrezygnował z funkcji? Dwie kadencje wcześniej, no. Aha. Bo potem przejął po mnie pan Kłapsa, no i... No, Kłapsa był chyba dwa albo trzy kadencje.
Dwie kadencje, no a teraz Trajanowicz przejdzie. Tak, wiem. Pani. No powiedz Pani, jakie to jarmaki były, o, rany boskie, to już pamiętam dobrze. Próby końskie przeprowadzone. To zaraz, w takim razie jarmarki końskie, osobny temat, tak? W jakim czasie to było? To było, proszę Pani, tuż przed wojną lub w czasie okupacji. Jarmarki nie? Końskie? Tak. W ogóle całe tam były i świnie, i owce. Czyli to było na Targowicy. Proszę Panią, furmanki z sianem, to od Mostu Sokolskiego trochę na Zawodzie, ale jakie olbrzymie, to wszystko to ja pamiętam przecież po wojnie. I tam Targowica to było, tam wiadomo, tam wszystko było. No ale proszę opowiedzieć, bo Pan mówił coś o jakichś próbach końskich. Tak. Co to było? To część mężczyzn trzymało furmankę, a ten furman popędzał tego konia, no i w zależności od tego, jak ten koń ciągnął, a zwykle koń unikał ciągnięcia dużego ciężaru i wyskakiwał na bok, no to było masy. Zgromadzenie było duże, no bo jak sprzedaż konia była, no to... Aha, no czyli po prostu sprawdzano w ten sposób, próbę, czy koń jest silny, czy zechce ciągnąć. Konia. Potem jako lekarz weterynarii to już miałem taki wypadek, że przyprowadzono konia do lecznicy, że nie ciągnie i żeby go zbadać. Ja badam, a okazuje się od tego konia czuć wódkę. Wlali mu wódkę, żeby ten koń ciągnął, no, żeby był podniecony. No. Coś podobnego, tylko ludzie nie wymyślą. Batem bił ten, a ci trzymali. To były takie... Targowica to tętniła życiem we wtorek. Bo we wtorek, no to... A każdy, kto wie, to ten Rurka, co prowadził tą... Łaźnię, to on brał to takie... Nie wiem, jak to się nazywało, te podatki takie. Kto wjeżdżał na Targowicę... Aha, to, takie myto. Tak, to stał ten Rurka, to on był później takim szefem w łaźni miejskiej. Pani pamięta na Pamiętam pewno. Właśnie, tak. Łaźnia i w tej łaźni był takim kierownikiem, takim zarządcą był pan Rurka. Tego to już nie wiedziałam. Pan Rurka. On się przychodziło do łaźni, no to my nie mieli łazienki, to się chodziło panią do łaźni. No to było bardzo dużo ludzi, to czekało się, bilety, no to trzeba było mu tam dać na lewo parę groszy, to wtedy puścił wcześniej. Albo... A proszę mi powiedzieć, czy pamiętają panowie Pelera, Żyda, który składał kości? Do nas przychodził. Szczególnie jego żony. Żonę pan pamięta? Naturalnie. Peler przychodził z tą swoją żoną. Na metrze. Była taka ładna brunetka, niewysoka, ale taka seksowna rzecz. Piękna kobieta. Piękna kobieta. Tak, piękna. Bo oni mieszkali nad tutaj, zakładem pana Trojanowicza. Ale mieliście coś z nimi do czynienia, że z Pelerem, nie. Czy... No to nie. Przychodził często do nas. Jak szedł do domu? Na mecz, wody się napisał. Jak mecz był, to on szedł na mecz z żoną, no to wstępował, siadł sobie chwilkę. U nas była bardzo dobra studnia, zresztą ta woda była badana, bo sanepid nas przymuszał do badania tej wody. Był numer studni. No i często Perel przychodził właśnie na tą wodę. No, no tak, no, przychodził, no, wstępował. No. Nie tak, żeby był taki bliski kontakt, ale wstępował, znali się. W tej chwili jest w garażu ta studnia. No, w garażu macie studnię? Tak. No, zaślepiona jest. Aha, zaślepiona. To ja dziękuję.